Cześć! W tym odcinku opowiemy o bateriach do aparatów słuchowych Everactive Ultrasonic. Poruszymy najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów oraz opowiemy o kilku ciekawostkach. O wszystkim opowie Wam Mariusz. Cześć! Dzisiaj przedstawimy Wam baterie do aparatów słuchowych Everactive Ultrasonic. Są to specjalistyczne, wysokowydajne baterie klasyfikowane jako wyrób medyczny, które oprócz zasilania aparatów słuchowych znajdą też zastosowanie w procesorach dźwięku implantów ślimakowych. Baterie dostępne są w czterech rozmiarach. Dziesiątki, trzynastki, 312 oraz 675. Największa z nich, 675, posiada specjalny wzmocniony wariant dedykowany do zastosowania w procesorach dźwięku implantów ślimakowych. Opowiem Wam, jak prawidłowo użytkować te baterie oraz wyjaśnię ich budowę. To, co poruszymy w dzisiejszym odcinku, będzie miało także zastosowanie do baterii słuchowych innych producentów. Może zaczniemy od tego, z czego zbudowane są te baterie i jak one działają. Okej. Baterie cynkowo-powietrzne są unikalne w swojej budowie. Już sama nazwa wskazuje, że szczególną rolę odgrywa w nich powietrze. Bateria jest przykrywana nalepką, której zdjęcie powoduje aktywację baterii. Nalepka ta zabezpiecza przed wysychaniem baterii, a po jej usunięciu następuje stopniowe rozładowanie. Bateria z odklejoną nalepką ulegnie samoczynnemu całkowitemu rozładowaniu już nawet po upływie kilku tygodni. Ponieważ powietrze jest pobierane z otoczenia, to możliwe stało się ograniczenie rozmiaru baterii przy zachowaniu wysokiej wydajności. Aparaty słuchowe i procesory mowy wymagają stosunkowo dużej ilości energii, więcej niż na przykład zegarki, w których stosuje się baterie podobnych rozmiarów, a dodatkowo wymagają dużo częstszych wymian baterii w trakcie użytkowania. To właśnie tam baterie cynkowo-powietrzne, ze względu na swoją nietypową charakterystykę, znalazły zastosowanie. Jaka jest żywotność baterii słuchowych? Dlaczego niektórym baterie wystarczają na krócej, a innym na dłużej? I od czego to zależy? Oczywiście nie ma prostej odpowiedzi, jaka jest żywotność baterii cynkowo-powietrznej. Baterie te są dość specyficzne i jest bardzo dużo czynników, które mogą wpłynąć na ich żywotność. To, jak długo będzie działać bateria, zależy przede wszystkim od charakteru i intensywności jej użytkowania, w tym także od poziomu wady słuchu. Wzmocnienie dźwięku o większą wartość wymaga zużycia większej ilości energii. Baterie cynkowo-powietrzne są także wrażliwe na warunki panujące w otoczeniu. Spadek temperatury otoczenia wpłynie na skrócenie czasu życia baterii. Powinny pamiętać o tym osoby, np. pracujące zimą na zewnątrz budynków. Wzrost wysokości nad poziomem morza to także spadek zawartości tlenu w powietrzu. Dlatego jeśli jesteś w górach, twoja bateria może działać krócej. Nawet czystość powietrza, w którym przebywamy, może mieć wpływ na ostateczną wydajność danej baterii. Co powinniśmy robić, a czego powinniśmy unikać, aby nasze baterie słuchowe działały możliwie jak najdłużej? Najważniejsze jest to, aby po zdjęciu nalepki z baterii nie umieszczać jej od razu w urządzeniu. Aby bateria w pełni się aktywowała, odczekajmy przynajmniej 1-2 minuty od oderwania nalepki i dopiero potem umieśćmy ją w naszym urządzeniu. Norma przemysłowa mówi nawet o czekaniu 10 minut przed rozpoczęciem procesu rozładowania. Wynika to z faktu, że napięcie typowej baterii cynkowo-powietrznej przed usunięciem nalepki wynosi zwykle około 1 do 1,3 V, a bateria pozostaje jakby uśpiona. Dopiero po usunięciu nalepki ochronnej zaczyna rosnąć, aby osiągnąć nominalną wartość 1,45 V. Te kilka minut czekania zazwyczaj wystarczy, aby napięcie baterii osiągnęło wartość około 1,4 V, co jest już wystarczające do prawidłowej pracy w naszym urządzeniu. Gdybyśmy chcieli osiągnąć pełną wartość napięcia, blisko 1,45 V, musielibyśmy poczekać nawet 10 do 30 godzin, w zależności od partii producenta baterii. Nie ma jednak takiej potrzeby, gdyż nie ma to już takiego istotnego znaczenia dla żywotności baterii w naszym urządzeniu. Przechowuj baterię tylko i wyłącznie w suchym miejscu oraz w temperaturze pokojowej. Składowanie w skrajnych temperaturach oraz wilgotnych warunkach znacznie obniży żywotność baterii. Jeżeli planujesz zakupy na dłuższy czas, staraj się zawsze zamawiać baterie z możliwie świeżej produkcji. Jeżeli jest taka możliwość, to najlepiej bezpośrednio od producenta. Bateria z bieżącej produkcji może być bardziej niezawodna od np. rocznej baterii. W szczególności może mieć to duże znaczenie w wymagających urządzeniach, jak np. procesory mowy.
Blistry baterii słuchowych są specjalnie skonstruowane tak, aby służyły także jako pojemniki na baterie. Nie wyciągaj z nich więcej baterii niż potrzebujesz obecnie. Unikniesz dzięki temu ryzyka zwarcia się baterii. Mimo, iż baterie słuchowe mają długą datę przydatności, najlepiej robić zapasy na maksymalnie okres kilku miesięcy. Przed wymianą baterii w aparacie zawsze dokładnie umyj ręce. Tłusty osad może spowodować nieprawidłowe działanie w urządzeniu. Jeżeli aparat nie jest używany, należy go wyłączyć. Na przykład podczas snu. Tutaj także warto dodać, aby na noc pozostawiać otwartą komorę baterii w aparacie, aby pozwolić jej na osuszenie. Wilgoć może doprowadzić do korozji baterii. Niezwłocznie usuwaj z urządzenia zużyte baterie. Zużyte baterie mogą uszkodzić Twój aparat. No i najważniejsze. Zawsze trzymaj baterie z dala od dzieci. Może opowiesz dokładniej o działaniu i budowie baterii do aparatów słuchowych? Z miłą chęcią. Nalepka przykrywa otwory, które umożliwiają przepływ powietrza, a dokładniej tlenu w nim zawartego do wnętrza baterii. To właśnie tlen odgrywa istotną rolę w produkcji molekuł na powierzchni katody, a dokładnie na jej porowatej membranie znajdującej się wewnątrz baterii. Powstałe molekuły wędrują do anody, która jest w postaci cynkowego żelu lub proszku. W wyniku kolejnych reakcji zostają uwalniane elektrony, które wprowadzone w ruch są już energią elektryczną. Tak powstały prąd może zasilić urządzenie. Na ekranie możemy zobaczyć przekrój baterii słuchowej, która składa się z obudowy katody oraz anody, anody, która jest pod postacią żelu lub proszku cynkowego z elektrolitem, z boku natomiast otacza ją izolator, zaraz pod anodą znajdziemy separator, który oddziela ją od katody, poniżej separatora mamy katalizator anody, natomiast poniżej separatora mamy kolejno powłokę dystrybuującą powietrze i półprzepuszczalną membranę, a na obudowie od katody znajdziemy otwory na powietrze. Dziękuję Ci za podzielenie się wiedzą. Wydaje mi się, że temat baterii słuchowych został dość mocno wyczerpany. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie je w komentarzach. Odpowiemy na każde z nich. Do zobaczenia!